No i znalazłem fajny opisik do ściągnięcia na elektrodzie, na którym są dwa zdjęcia. Jedno zdjęcie to jest to, zaraz momencik, tutaj będę miał w zipie. Jedno zdjęcie jest to, zaraz, coś tu mi się ładuje. A co jest? Ajajaj, zamknąłem zipa. Co mu tu boli? Oluj. Moment. Zaraz wam zatem pokażę. Fajny opis znalazłem, bo na jednym jest rozmieszczenie elementów w tym opisie, a w drugim mam cały schemat. Także link do pobrania będzie pod filmem. Zaraz momencik, gdzie są tutaj pobrane pliki. Dobra, wypakuj go, wypakujemy go na razie na pulpit, jak zwykle, już tam sieczka na tym pulpicie, ale to nic. O, mamy dwa pliki, na jednym jest, kurde, źle zrobiłem, na jednym jest schemat głowicy, kilku głowic jest, tutaj masz, jest CS200 tunery, T3015, T8015 i T9015 L3, te właśnie, które mnie najbardziej interesują. Jest tu gotowy schemacik głowicy, po kolei wszystkich tych głowic. O, tutaj mamy ten schemat, który nas interesuje. A w drugim załączniku, w drugim pliku mamy opis. Opis z rozmieszczeniem elementów. No i teraz tak, C8 wywaliliśmy, C2 się znajduje tu, C10 trzeba usunąć tu, C29 zmienić z 2,2 na 1 piko, a C21 zaraz wam powiem, co trzeba z nim zrobić. C21 usunąć. Także działamy. Mamy praktycznie to samo i C8 usunęliśmy, C2 usuwamy. Ok, tranzystorki wyrzucone, czyli wyrzucone zostały właśnie L2, siedział w tym, C2 siedział w tym miejscu tutaj, o tak o, tutaj siedział, C8 siedział o tu, C10 tu, jak widać jeszcze został nadruk, jako chyba tylko na C8 i na C10 są nadruki. C21 tu oznakowany jako C20, ale to wszystko, te kondensatorki, które zostały wyrzucone, to 20 piko pojemności, innych tutaj nie ma 20. I teraz tak, zamiast C29 z 2,2 piko na 1 piko zastosowałem 3 cm dwa druciki, to są to dwie nóżki od kondensatorka, skręcone ze sobą 5 obrotów i mamy w tym około 1 piko. Zostało jeszcze z tej cewki L5 z generatora odwinąć dwa zwoje tej srebrzanki i wlutować od tu z powrotem. Także zabieram się do dzieła i zaraz przetestujemy, co tu nam wyszło. No i co, włączmy ją. Właśnie włączyłem, coś tu szumi. Wrócimy od początku zakresu. Czyżbym źle przylutował to? Może nie przylutowałem tej cewki właśnie, którą przed chwilą... Nie no, jest przylutowana. Kręćmy trochę widzenia. Będziemy. Antena. No co, musimy ją zestroić. Tutaj jeszcze zauważyłem kondensatorek jeden łamany delikatnie. Dobra, najpierw zobaczmy to generator. Czy coś łyknie. Coś tu nie łączy albo jest zwarcie. Dobra, za chwilkę wracam. No i jesteśmy po przerwie i z tego co tu widzę, to musimy, dwa zwoje odwinęły, musimy troszeczkę, no, odstroić, trochę ściszymy. No dobra, lecimy. No dobra. Musimy mu jeszcze czułość ustawić, bo nie działa nawet wskaźnik, nic do strojenia. Ustawimy może wzmocnienie układu wejściowego. No, Białystok. Kręcimy dalej. Przestrojenie w sumie się udało, tylko musimy, żeby teraz dobrze to zestroić, to muszę pozakładać ekrany. Zauważyłem, że nie działają te diody od dostrojenia i od wskaźnika. Poczyścimy. Radyjko zagrało na nowym UKF-ie. Jak skończę, poskładam, to nagram końcowy filmik, jak to wszystko działa. Dobra, tunerek już przestrojony. Mieści się calusieńki zakres od 88 do 108. Pięknie chodzi. Mamy końcówkę zakresu tutaj. Czekajcie, tylko podłączę może antenkę, chociaż, bo ją właśnie specjalnie skracałem, żeby osiągnąć jak najwyższą czułość. Od początku, od końca zakresu, od 108. Łapie stereo. Jeszcze wskaźnik został do strojenia. Czyli wspólnej kultury, czyli historii, czyli przede wszystkim edukacja, bo to jest główny element. A niech się to w końcu zetka. się zdecyduje, czy ona ma być tu, czy tu. Rzeczka pomiędzy. Dobra. Wspólna rządu i mniejszości. Na przykład strona mniejszościowa wystosowała 19-5722 i 7 trójek Darek Pieruk zapisuje. Oglądać te rzeczy. Ale że w tej pracowni wie... 606, 700, 737. Koniec. Poznaj Azję, odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Oczko kokosowe. Nie, nie. Na obraz tej pracowni. Jeszcze nie mam takiego zwyczaju w Polsce. Jako taka jest element kultury narodowej. Mówisz w jakim ogóle? Rzeczywiście jakiś element taki, który mógł te stosunki pogorszyć. Żeby nie doszło do sytuacji, nie mieści się w skali. Gruzja, potem Ukraina, potem państwa nadbałtyckie, a później Polska. Teraz mamy jeden kanał. Mamy drugi kanał. Znaczy, że ta dramatyczna troszeczkę to zawęzić. Nie spowodowała kolejnych napięć. Musi być doposażone, musi być wojskiem, które gwarantuje. Ale obecność armii Stanów Zjednoczonych jest okej. Od końca do początku. Jednak nad tym... Kto go ile... Dobra, dosyć tego, tych wrzasków, tego wszystkiego. Na dzisiaj kończę z tym tunerem. Jutro zajmiemy się S-metrem ustawienia dostrojenia, sprawdzeniem całości układu programatora i może jeszcze jak znajdę czasu trochę, to zobaczymy jak tu jest z tymi falami długimi, gdzie ta antena tu powinna być w oryginale zamontowana, nie? I jak to jest zrealizowane. Pozdrawiam i do następnego filmu. No, nareszcie doszedłem do dołku z naszą skalą tego tunera i już mamy poziom sygnału, jak widać działa. Mamy tą skalę, to co w zeszłym odcinku ustawiałem. No i udało mi się tutaj dorobić, bo były diodki popalone też między innymi. I ktoś tutaj sieczkę zrobił kompletnie, bo wywalił tutaj dwa tranzystorki. No i udało mi się to odtworzyć. Tutaj potencjometr od regulacji tej skali wymieniłem, od poziomu sygnału, od regulacji dostrojenia, czyli tak zwanego zera. No i co? Troszeczkę te diody nie działa ten wskaźnik. Troszkę te diody są na... Ta zielona przede wszystkim. Trochę słabo świeci. Trzeba poszukać na niskie napięcie diody. Po prostu LED. Napięcie z małym prądem. Ponieważ te stare diodki, już nie mam tych oryginałów. One były strasznie szybko się sypały. Wystarczyło troszeczkę przygrzać i ale cała skala i wskaźnik działa, tylko nie mam tego właśnie wskaźniczka tych oryginalnych wiódek. Będę musiał tutaj albo podniosę napięcia, po prostu dostosuję te diodki, które tutaj właśnie wstawiłem, nie? No i co? I tunerek pomału nabiera kształtu. Został przystrojony no już skala zrobiona. Aha, zostały wymienione tak potencjometry na tej skali. Tutaj dwa. Tutaj dwie podkówki, te potencjometry wymieniłem. Tak jest, te dwa tranzystorki i zaczyna to pracować. Programatora jeszcze nie ruszyłem. Z tego co tu widzę, to po prostu trzeba będzie pokleić te pokrętła wszystkie. Dwa zostały tylko solidnie wklejone, a reszta popękała. Także mam tutaj te pokrętełka, tutaj leżą, także będziemy działać, no. Na razie została zrobiona i odnowiona skala. Cała skala. Zostało to naprawione, że tak powiem. No, przy stereo nic nie szumi. Zaekranowałem już głowicę. Przy mono, przy stereo mamy bardzo czyściutki odbiór. Tutaj mam schemat tego całego. Właśnie tutaj dochodziłem z tymi diodami, tutaj w tym miejscu tego wskaźnika wysterowania. Może uda mi się zmienić jeszcze napięcie tutaj rezystorami, bodajże o tym o 10 kOhm trzeba będzie podnieść napięcie na, tak jest, na bazę i tutaj wraca, tak żeby zmienić prąd diody, żeby dostosować do teraźniejszej diody, nie? Bo strasznie ciemno świeci. Ale działa. To będzie prościej znaleźć diodę o mniejszym prądzie. No my teraz o fotografii porozmawiamy, a dokładniej fotografii z podróży, która tworzy osobną kategorię. Gdy wykonujemy te fotografie dla siebie, no to mają dokumentować to... Dobra, pozdrawiam. Co innego. Za chwilę się spotykamy dalej. No i jedziemy dalej. Dalej walczę ze wskaźnikiem dostrojenia. Jak widać wskaźnik, dwie boczne diody działają, zielona nie działa. Do czego doszedłem? Doszedłem do tego, że tranzystor T16 tutaj siedzi, prawdopodobnie będzie uszkodzony, ponieważ jak zewrze nóżki właśnie z tym jasnością, emiter i kolektor, zaraz momencie, przez miernik to puścimy, emiter i kolektor, to diodka się pali z pełną jasnością, także to z tym nie będzie chyba problemu, jeśli zadziała ten tranzystor. Na bazę dochodzi sygnał 0,5 V, powinno to się zewrzeć. Jeśli się nie zewrze, to będziemy musieli tutaj dostawić jeszcze jeden taki myk, zrobimy jeszcze jeden tranzystor à la Darlington. Tu mam wymontowany już ten tranzystorek BC548, akurat takiego nie mam, ale mam BC547. Będzie dobry, bo to tylko przełącza po prostu NPN, zwiera do masy, nie? Nóżkę sygnałową. Dobra, działamy, wstawimy, sprawdzimy. No i wstawiłem i jest to samo. Czerwone jeszcze w miarę jako tako. Nie wysterowuje nam dokładnie, na bazie tego tranzystora mamy napięcie 0,6 V, ale to idzie przez rezystor, który ma to ograniczyć 39 kOhm i on idzie prosto z układu detektora stereo, według tego schematu z detektora stereo. Tutaj lecimy, tutaj idzie sprzed diody. Z nóżki numer. Tak, mam mało, słabo czytelny. Nie wiem. 1, będzie tak 2, 3, 4, bodajże z piątej nóżki. Aha. I tutaj mamy, a to nie, to detekcja stereo, to jest właśnie do linijki, a 39 idzie do masy. A co on tu robi? Nóżka numer... Właśnie, nieczytelny mam schemat, no nie mogę zobaczyć, co to jest za nóżka, o ta... Tutaj... w tym miejscu. Nóżka tego naszego A225D. To jest TDA1047. No i... Z tego co wiem... Z tej samej nóżki jest wzięty właśnie wskaźnik wysterowania, jak widać działa, ten poziomu sygnału WC, S-meter tak zwany. No. I z tej samej nóżki jest sygnał wzięty na wysterowanie właśnie tej diodki detekcji zera, nie? No dobra, zobaczymy jak to mi wyjdzie, jeśli ja ten rezystor... Trzeba sprawdzić go najpierw, czy on ma naprawdę 39 kilo ohmów. Ewentualnie puścić go, spróbować zmniejszyć, no 1/10 V może trochę będzie jaśniej się to zapalać ta diodka zera, nie, detekcji. W sumie te czerwone mogłyby zostać, bo je widać, o, z jedną stronę, z drugą stronę. Ale zielona bardzo słabiutko się żarzy dosłownie, jak się dostroi. Działam, sprawdzę ten rezystor i zobaczymy co będzie dalej, nie? Może się uda mi dostosować tę skalę do tych diodek nowej generacji, że tak powiem. No i kolejna próba. Tutaj dołożyłem do sterowania T16 do bazy był rezystor 39 kOhm. Dołożyłem do niego 1,5 kOhm, także tam wypadkowa wyszła gdzieś około 15. Co ja gadam, 15. 1,5 i 39 to jest 41, około 20 tam paru kOhm. Diodka. Efekt jest taki, że już ładnie to zaczęło nam pracować. Już zielone dostrojenie super świeci. Czyli wymienimy ten rezystor. Jeszcze możemy, troszeczkę może się uda wzmocnić te dwie diodki. Prąd na tych diodkach czerwonych, żeby wyrównać poziom jasności tych diod, tego wskaźnika. No i będziemy dalej. Strasznie dużo roboty przy tym tunerze. Tu jeszcze programator trzeba cały posprawdzać. Na razie skala została dobrze wykonana i został przestrojony, ale jeszcze dużo pracy nad nim. No cyrk, wiecie co wam powiem, przyczyną że słabo się świeciła ta diodka, wiecie co było? Były zimne luty, zaraz właśnie przy tym ktoś tutaj ten scalak wymieniał, ten od AD, czyli od pośredniej częstotliwości, to jest A225D i tutaj jeszcze zostało kilka lutów do poprawienia przy filtrach, przy kwarcach 10,7 MHz przy pośredniej. No i tutaj z tego co tu widzę, to jeszcze by się przydało trochę to polutować, bo to normalnie tak jakby ktoś starą cyną samą, znaczy cyną, samym ołowiem to lutował. Także czyścimy luty w tej chwili. Skala chodzi, sygnał chodzi, wysterowania i ten już teraz też już zaczyna chodzić. jest ten wskaźnik zera, także pomału wraca do żywych tuner Unitry T9015. No i tunerek działa. I wszystko się ładnie wyświetla, się pokazuje i chodzą, jest programator. Zaraz, momencik. Troszeczkę zróbmy tutaj ciemniej, żeby było widać diodki. Programator troszkę 5 kanałów na razie ustawiłem. Trzeba dorobić 3 tulejeczki. I zostało jeszcze długie i średnie fale. Tutaj 2 zakresy też zestroić. O, teraz możemy sobie gałeczko. Pokażę jak układ. Do strajania działa. No to już drugi dzień nad tym tunerem walczę. Jakiś sygnał, ale cisza, piracka stacja, bo słaby sygnał. Naprawdę super odbiera, czy mono, czy stereo, nie ma różnicy, nie ma żadnego szumu przy stereo. Czerwca w 2015 roku zespół wrócił, ogłaszając nowy album pod tytułem Immortalist. W czerwcu 2011 roku zespół Disturbed zagrał w Polsce koncert w warszawskim klubie Sodoła. W oryginale kiedyś z Simonem Garfunkel, a w... I koniec zakresu. Calusieńkie pasmo weszło, 80, od 88 do 108, 20 MHz. Owoc żywota. Święta Maria. Także w następnym odcinku zrobimy, dokończymy programator. Odnowimy troszeczkę tą obudowę, bo tutaj trzeba powklejać te plastiki, o właśnie, wypadają tego typu, te z tyłu wszystkie. I no i co? I dopiścimy go może. No i zostało jeszcze fale krótkie. Fale krótkie, fale średnie, fale długie, z tego co widzę, ale tutaj mam filtry tak jakby na fale krótkie zrobione, tylko być może, że to są właśnie fale średnie, fale długie, bo w oryginale mają być fale średnie i fale długie i tak jest LW, MW do 1655. Dopiścimy jeszcze te 2 zakresy, tak samo zestroimy jak UKF. Grunt, że już jest przestrojony i już działają wszystkie wskaźniki. Przypominam, nie działało te ustawienie, te diody. Były diody wywalone i tam jeszcze było dużo, sporo zabawy, bo te oryginalne diody są inny pobór prądu mają. Wskaźnik S-metra też nie działał. W sumie to możemy, nie, to jest dosyć silny, możemy go sobie troszeczkę zjechać, chociaż o jedną diutkę. O taką, bo to silna stacja. No i już wszystko chodzi. UKF zrobiony. Pozdrawiam, do następnego odcinku. No, przede mną leży tuner do przestrojenia, tuner Unitry. Ja już go tutaj rozkręciłem. Unitra Eltra Stereo tuner T9015 9015. Będziemy go przestrajać. Zobaczcie, jakie wykonanie jest tego sprzętu. Ja tutaj zdejmę może już przedni panel, bo już miałem go zdjętego, żeby... Bo tak, brakuje tutaj jednego pokrętła. To zaraz wstawimy. No i tutaj musimy przykleić te czerwone plastiki, bo poodpadały. Zobaczcie, jaki jest wykonanie. Odważnik na pokrętle. Skala na diodach. Wyskalowałem, żeby cały obrót kondensatora nastawnego się zgadzał. O, koniec ze skalą na diodach. Tutaj mamy potencjometr od góry do... Tutaj, który reguluje nam poziom wejścia, bo to jest sterowane vericapem, czyli napięciem. No, dla mnie to jest wykonanie bajka w porównaniu do chińszczyzny, która jest teraz. Na razie radio jest w starym FM-ie, jak widać. No i odkryłem coś, że tak powiem, ciekawego. Jest tu napis jakiś, ostatni raz zyrkła, nie wiem, jeśli ogląda to właściciel były tego tunera, to 3.11.2003, ostatni raz, i nie wiem, co tu jest napisane. Jeśli ktoś tam będzie wiedział, co tu jest napisane, to proszę w komentarzu o jakieś info. Nie, no nie mogę rozczytać. Ostatni raz to 3.11.2003. Praktycznie zero kurzu. Ktoś o ten tunerek dbał. Zobaczmy jeszcze, jak inne zakresy się zachowują. LW, MW, weźmiemy długie fale. Tutaj jest jakiś węzełek na środku, widzę. Nie wiem, prawdopodobnie to jest od przełącznika MW, LW. Z tego, co tu widzę, LW, MW, Midway Wave. Nie ma anteny od długich fal. Tu tylko jakaś masa niepodłączona. Nie wiem, czy one w oryginale miały, jak to było rozwiązane. Zaraz zerkniemy do instrukcji. Zróbmy sobie głośniej, bo ja tutaj mam podłączony taki mały wzmacniacz 0,3 W na układzie scalonym na razie. To mój taki testowy właśnie, żeby podłączyć ten tuner i cokolwiek usłyszeć. No tak, fale średnie, fale długie nie działają. Teraz zobaczymy średnie. Tu mamy oberwaną, o, już widzę, oberwany przewód od anteny. Gdzie on szedł? Nie wiem. Wszystko się okaże po otwarciu instrukcji. No i będziemy go do świetności doprowadzać. Trochę ściszyć. Przede wszystkim najpierw przestroimy głowicę, a potem UKF, a potem zobaczymy, czego tutaj brakuje, bo z tego co tu widzę, to trochę rzeczy brakuje. Całkiem przyzwoity stan, nie jest za bardzo zniszczony, troszeczkę tutaj jest powycierane, tutaj patrzę, jedno pokrętło się zgubiło od potencjometra, to ktoś zakleił taśmą, oczywiście to ściągniemy tę taśmę. Bo założymy później to pokrętełko, bo gdzieś mam jeszcze w oryginale takich pokrętełek różnego rodzaju. Od strojenia pokrętło jest plastikowe i działamy. Co musimy zrobić w głowicy? Zdjąłem ekran, ten ekran tu, stąd. Musimy usunąć tak, C2, C8, C10 i C21. C29 zrobić z 2,2 piko na 1 piko i z obwodu L5 odwinąć dwa zwoje od stron od góry. No dobra, to jedziemy. C8 się znajduje tutaj, w tym miejscu. Jak jest głowica, to tutaj przy tym już został wyjęty. Jeszcze muszę tutaj budapren wygrzebać, bo tu budaprenem, patrzę, posmarowane są cewki. Troszeczkę to oczyścić. No i teraz C2, szukamy C2 i jedziemy dalej.